Witajcie w kolejnych rozważaniach koronawirusowych. Dzisiaj chciałbym Was wezwać do takiego bardzo praktycznego kroku, mianowicie w związku z tym, że powoli ta perspektywa powrotu do normalności staje się coraz bliższa, chciałbym Was wezwać do powrotu, do zboru. I taki fragment, który wybrałem do tego, to fragment, który jest trochę, może w innym kontekście, osadzony, ale mam nadzieję, że zobaczycie, że przekonuje nas właśnie do pewnego wysiłku do powrotu. Mamy tutaj sytuację, kiedy Herod, oczywiście wiemy, że z jego powodu Józef ze swoją rodziną, z Małym Jezusem, musiał uciec do Egiptu. Ale kiedy Herod umarł, czytamy drugi rozdział, 19 werset. Anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc wstań, weź dziecię oraz matkę jego, idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięca. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Nie wiem, jak bardzo dobrze było Józefowi w Egipcie. Ciężko mi powiedzieć, jak się ustawił dobrze. Jeśli był dobrym fachowcem, to być może. To być może jakoś sobie to życie poukładał, i być może był szanowany, być może nie był szanowany. Ciężko to jednoznacznie powiedzieć, ale wiem, jako osoba, która już kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania i próbowała sobie jakoś zbudować dom w różnych miastach, wiem, że zawsze takie powroty może inaczej ja jeszcze nigdzie nie wróciłem ja cały czas jestem w drodze ale zawsze takie zmiany miejsca zamieszkania są trudne. Yy, zawsze wymagają wysiłku. I może analogia nie jest pełna, ale wydaje mi się, że jednak ta analogia istnieje. Mianowicie przez te dwa miesiące jakoś się przyzwyczailiśmy już do tego, że mamy może w niedzielę, odwiedzamy taki zbór, a potem sobie przeskakujemy na drugim komputerku, sprawdzamy kolejny. a jeszcze potem po południu może kolejny odwiedzimy, to są bardzo fajne rzeczy ciekawe i wartościowe. Na pewno, mam nadzieję, nauczyliśmy się sporo z tego, że mogliśmy poprzez internet uczestniczyć w życiu wielu zborów. Natomiast chciałbym Was zachęcić, żebyście wrócili do swojego duchowego domu, żebyście wrócili do zboru, tam gdzie jest Wasze miejsce. I będzie to pewien wysiłek, tak jak na pewno wyobrażam sobie dla Józefa, nie było to proste, żeby zebrać Marię, dziecię. I wrócić, to wrócić do takiej sytuacji, która nie była wcale oczywista, mimo że Herod zmarł, to wiedział pewnie, że jest dużo wyzwań w Izraelu i być może, powiedzmy sobie uczciwie, podobnie może być i z Twoim zborem. Wiesz, że wracasz do sytuacji pełnej różnych wyzwań, które były przed, i może nawet nam się wydawać, że ta sytuacja siedzenia w domu jest wygodniejsza, i powiem Wam tak, jest wygodniejsza. Na pewno jest wygodniejsza, ale nie jest przez to bardziej wartościowa, nie jest przez to bardziej prawdziwa. Jest pewną pewnym miejscem, bezpiecznym, komfortowym, ale nie rozwijającym. Tak jak można uczestniczyć w życiu rodziny, patrząc sobie na sąsiada, patrząc sobie na ciekawy film, gdzie różne, nawet trudne sytuacje są rozwiązywane w mądry sposób. Ale swojej rodziny nie mając, I, i to nie jest to samo. Dlatego zachęcam Was, wróćcie do swojej duchowej rodziny, wróćcie do zboru, jak to tylko będzie możliwe. Będzie to trudne, ale nikt nie powiedział, że ma być inne. Będzie Wam się może chciało tak sobie, ale myślę, że kiedy przyjdziecie, kiedy się spotkacie, to pomimo wszystkich trudności, wyznacie, że, że warto, bo to jest mój dom. No to jest moja rodzina i niech się tak właśnie stanie. Drogi Panie, bardzo Ci proszę, poprowadź nas wszystkich do, do zboru, z powrotem, Panie, abyśmy powrócili z tego dziwnego stanu, w którym byliśmy, do stanu zwykłej, codziennej, chrześcijańskiej miłości i społeczności. I bądź w tym przy nas i pomagaj nam, aby tak się właśnie w naszym życiu wydarzyło. Amen. Z Bogiem, do zobaczenia.